W którym kierunku zmierza dzisiaj One to Tribe i, i, i metoda czy rozwiązanie Tribeware, o którym trochę rozmawialiśmy? Jeśli chodzi o samo rozwiązanie, to ono zmierza w takim kierunku, żeby w jeszcze bardziej spersonalizowany sposób, czyli taki dostosowany do ludzi, przeprowadzać ich przez zmianę. Czyli żeby poprowadzić zarówno doświadczonego pracownika, jak i uczącego się pracownika, zdalnego, zestresowanego, niezestresowanego we właściwy sposób do tego, żeby on. Wykonał swoje zadanie przy maksymalnym komforcie psychicznym. To jest też bardzo ważne. Więc tutaj uczymy się po prostu tego, jak ludzie działają, wspomaga nas, wspomagają nas mechanizmy typu sztuczna inteligencja i tak dalej. Generalnie idea jest taka, żeby zachęcać, pomagać ludziom przechodzić przez zmianę. Jeśli chodzi o firmę, no to jesteśmy firmą, która wyrosła już z takiego, bycia startupem, takim seedem. Mówiłem, jesteśmy osiemnastoletni, no ale powiedzmy tą platformę, którą mamy, mam od kilku lat. Więc o tym biznesie mówię, jako o takim, takim biznesie startupowym. W chwili obecnej naszym celem jest wyjście na rynki międzynarodowe. Jak w większości film w tym stadium dojrzałości, czyli pewne zeskalowanie biznesu poza Polskę. Co już robimy? Mamy pierwsze wdrożenia w Zatoce Perskiej, w Niemczech, teraz planujemy w Szwajcarii wdrożenie. Więc to się powoli, to się powoli gdzieś tam rozwija. A z drugiej strony też chcemy wejść, żeby jakby móc realizować te cele, no chcemy też mieć możliwość pozyskiwania finansowania w atrakcyjny sposób. No i tutaj przymierzamy się do wejścia na polską giełdę, tak, na, na Newconek na razie, bo to jest jakby zgodne z naszą skalą, chociaż ambicje mamy większe, być może kiedyś duża giełda. Także tak to, tak to wygląda, tak, tak jest startup story.